Cześć, tu Magda z naszej podróży Edu.pl. Zapraszam Was w tym vlogu na kontynuację naszego odcinka z naszej podróży z wyspy Losini do Zadaru. U góry w pasku pojawi się link do poprzedniego filmu, to jest jego kontynuacja. Zapraszamy, zostańcie z nami. Żegnamy urocze Mali Losi na wyspie Losini i wypływamy z Zatoki Augusta w kierunku pierwszego naszego przystanku, czyli wyspy Kremów. Trasa promu wjedzie pośród wysp i z Premudy będziemy dalej płynąć na wyspę Silbę, z wyspy Silby na wyspę Olib, z wyspy Olib na wyspę East, z wyspy East bezpośrednio do Zadaru, do Garzenicy. There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits. You can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away. I know I'm not always strong.
Dzień chyli się ku zachodowi, zachód słońca na morzu, pomiędzy wyspami. To jest naprawdę coś niesamowitego. Polecam wszystkim. My powoli zbliżamy się już do Zadaru. Zostało nam jeszcze może z półtorej godziny do brzegu, do Garzenicy. Ale chciałam Wam jeszcze dodać taką swoją osobistą dygresję, że podczas takich kilkugodzinnych rejsów nieraz nam się zdarzyły sytuacje bardzo miłych rozmów z mieszkańcami Chorwacji. Na wyspie Silba wsiadła do nas, na przystanku przy wyspie Silba wsiadła do nas starsza pani, która zaczęła nam opowiadać o swoim życiu i jak jej się mieszka właściwie przez całe lato, mieszka na wyspie Silba sama. Bardzo zapraszała i bardzo zachęcała do odwiedzin właśnie tej wyspy. Jest godzina grubo po 23:00, dobijamy do portu w Zadar Garzenica. Natomiast jeszcze zanim dojedziemy do naszego noclegu w miejscowości Sukoszan, około 15 km na południe od Zadaru, chcieliśmy się jeszcze przejechać wzdłuż portu i zobaczyć, co się zmieniło od naszego ostatniego pobytu w Zadarze.
Dzięki. Dziękujemy, że byliście z nami w tym odcinku tego vloga. Obiecujemy, że następne będą jeszcze bardziej ciekawe, jeszcze bardziej interesujące. Jeżeli Wam się film podobał, zapraszam do subskrypcji naszego kanału, do lajkowania, do udostępniania filmu dalej. Mam nadzieję, że będziecie z kolejnych odcinków równie zadowoleni. Do zobaczenia. Cześć.